Cześć! Dzisiaj Wam pokażę coś, co mnie bardzo zaskoczyło. 3 dni temu Wam kręciłem filmik i pokazywałem samolot Antonow AN-2, który był porzucony w krzakach, ukryty. 3 dni później okazuje się, że ten samolot ktoś wyciągnął z krzaków, podpieprzył już mu skrzydła. Czyżby ten samolot już za chwilę wylądował na złomowisku, czy u jakiegoś kolekcjonera? Nie wiem. Ale jeżeli ten samolot ma trafić do kolekcjonera jakiegoś, no to bardzo dobrze, bo tutaj porzucony w tych krzakach, no po prostu się marnował. A jeżeli ta maszyna zostanie uratowana przez jakiegoś kolekcjonera, to bardzo mnie to cieszy. Więc po raz ostatni Wam go pokażę. Bardzo śmiesznie wygląda ten samolot AN-2 Antonow bez skrzydeł. Z takich ciekawostek Wam powiem, że ten samolot tutaj stał na trasie z Lęborka do Łeby, czyli nadmorska miejscowość Łeba, na skrzyżowaniu dróg Garcegorze-Pogorszewo. Kiedyś on tu stał w towarzystwie oczywiście samolotu MiG-23, a od dłuższego czasu, no od ponad roku, samotnie stał. A jeżeli naprawdę nie trafi na złomowisko, tylko do jakiegoś kolekcjonera, bardzo się cieszę z tego, bo naprawdę szkoda by było tego samolotu. No dobra, to tyle co dzisiaj chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o samolot Antonow AN-2, który został wyciągnięty z krzaczorów. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia, cześć!